Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem będzie to trygonometria. Zadanie z trygonometrii w każdym arkuszu maturalnym występuje i często jest tak, że jest to zadanie za jeden punkt, czasem za dwa punkty. Oczywiście, że trygonometrię też trzeba umieć do brył, bo jak będzie zadanie z brył, ze trygonometrii, to też tam gdzieś może być wsadzony jakiś sinus, jakiś kosinus, jakiś tangens. Ale na tym spotkaniu zrobimy takie czyste zadania z takiej czystej trygonometrii. Wybrałam zadania oczywiście z ostatnich arkuszy maturalnych, które się faktycznie odbyły. Zobaczysz, to będą zadania różnorodne, ale zazwyczaj to są zadania właśnie za jeden czy też dwa punkty. Zapraszam. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2020, zadanie 19 za jeden punkt. Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych alfa i beta. Zobacz rysunek, prawda? No więc narysowane mamy. Wyrażenie 2 cosinus alfa minus sinus beta jest równe. Odpowiedź A. 2 sinus beta. Odpowiedź B. cosinus alfa. Odpowiedź C. 0. Odpowiedź D. 2. Tutaj takie zadanie, ono będzie, zobaczysz, bardzo łatwe, ale często jest tak, że nam się kojarzy tak, że jak mamy trygonometrię, jest trójkącik prostokątny, no to jakieś pasowałoby boki zdać. No oczywiście, fajnie by było, ale tu się składa w tym zadaniu tak, że nie ma nic podane, żadnych boków. Co my tylko wiemy? My wiemy tylko, że mamy kąt prosty, mamy tu alfa, mamy tu beta. Co ja mogę tylko z tego wywnioskować? Ja mogę wywnioskować, że mój kąt alfa dodać kąt beta, to muszą być razem 90 stopni. Nie ma wyjścia, no bo tu jest 90, czyli na te dwa kąty razem przypada 90. Czyli ja mogę kąt beta zapisać, że to jest 90 stopni minus alfa. Właśnie, tylko tyle mogę zrobić. Oczywiście my byśmy chcieli, żeby tutaj sobie napisać na przykład literkę A, B, C i próbować tego sinusa czy też kosinusa rozpisać. Nie mówię, że tak by się nie dało, ale zrobimy takim sposobem, żeby było jak najprościej. No to teraz popatrzmy, mamy takie wyrażenie, przepiszmy je. 2 cosinus alfa minus sinus beta. No i co ja mogę zrobić? Ja 2 cosinus alfa muszę przepisać według tego, jak zaczęłam zadanie, a zamiast beta tutaj, to ja mogę napisać 90 stopni minus alfa w nawiasie. 90 stopni minus alfa. To się równa. To przepisujemy, no bo to nie ulega zmianie. I teraz uwaga, tutaj kłaniają nam się wzory redukcyjne. Wzory redukcyjne, otóż tak się składa, że sinus 90 stopni minus alfa, te wzory są w tablicach maturalnych, więc można dokładnie poszukać, czemu to jest równe. To jest równe cosinus alfa. Cosinus alfa. A to robiło się w ten sposób, że jeżeli było 90 tutaj, prawda, w nawiasie, to znaczy, że funkcja sinus przechodzi na kofunkcję, czyli z sinusa robi się kosinus, a że to jest pierwsza ćwiartka, prawda, 90 stopni minus alfa, zresztą widać, że to kąt ostry jest ten i ten, prawda, no to wtedy nie ma żadnego problemu, bo wszystkie funkcje trygonometryczne w pierwszej ćwiartce są dodatnie, ale tylko następuje ta zamiana sinusa na kosinus. No i teraz popatrzmy, 2 kosinus alfa minus 1 kosinus alfa, no to po prostu jest 1 kosinus alfa, czyli kosinus alfa. No i taką odpowiedź zaznaczamy. Tyle nam wyszło. Jest to odpowiedź B, czyli to wyrażenie doprowadziliśmy do postaci kosinus alfa, czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2020, zadanie 31 za 2 punkty. Kąt alfa jest ostry i spełnia warunek 2 sinus alfa plus 3 kosinus alfa i to podzielone przez kosinus alfa równa się 4. Oblicz tangens kąta alfa. Czyli mamy wyznaczyć tangensa. No od czego byśmy zaczęli? No tak myślę, że każdemu z nas tangens kojarzy się z pewnym wzorem. Otóż tak się składa, że tangens alfa to jest nic innego jak sinus alfa podzielony przez kosinus alfa. Tak nam się powinno kojarzyć. Ten wzór jest w ogóle w tablicach maturalnych, więc gdyby Ci się zapomniało, możesz zawsze zerknąć. Wszystko pięknie, ładnie, ale
To mamy dane. I teraz spróbujmy to zrobić zadanie najszybciej jak się da, bo tutaj różne mogłyby być możliwości, ale my postaramy się to zrobić naprawdę najszybciej jak to jest możliwe. Co to znaczy? To znaczy, że ja sobie to rozbiję na dwa ułamki, popatrz. Tu mam dodawanie, więc ja mogę napisać 2 sinus alfa przez cosinus alfa, dodać i teraz tu drugi ułamek zapiszemy. Czyli rozdzielamy na dwa ułamki, 2 sinus alfa podzielone przez cosinus alfa, dodać 3 cosinus alfa podzielone przez cosinus alfa i to się równa 4. Innym pomysłem też było obustronnie pomnożyć przez cosinus alfa. Tutaj cosinus alfa jest dodatni, no bo mamy kąt ostry, więc dlatego takie założenie, prawda, bardzo ważne. Więc jakbyśmy pomnożyli przez cosinus alfa, też byśmy do tego doszli. Natomiast ja tak zrobiłam tutaj i teraz popatrz, cosinus alfa z tym cosinusem się skraca, cosinusy nie mogą być równe 0, no bo kąt alfa jest ostry, a teraz popatrz, co mamy, sinus alfa przez cosinus alfa. To my wiemy, że to jest tangens, czyli zapiszemy 2 tangens alfa dodać 3 równa się 4. Czyli 2 tangens alfa to się równa, jak to przerzucę, będę miała 4 minus 3, czyli po prostu 1 podzielę przez 2 i dochodzę do wniosku, że tangens alfa to się równa 1/2. I teraz popatrzmy, wyszło nam, że tangens alfa to jest 1/2. Popatrzmy, jakie krótkie zadanie. Bez względu, czy tak zrobisz, rozdzielisz na dwa ułamki, czy pomnożysz obustronnie razy cosinus alfa, i tak to zadanie jest krótkie. I bardzo jest fajnie zrobić je właśnie takim sposobem. Tutaj można by było też inaczej próbować z jedynki trygonometrycznej, ale każdy inny sposób na pewno będzie dłuższy. A tutaj chodzi o to, żeby bardzo szybko uzyskać te dwa punkty. To są dwa punkty, aż dwa punkty, które mogą Ci być potrzebne do tego, żeby matura była po prostu zdana. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego wrzesień 2020, zadanie 17 za 1 punkt. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa to się równa 2 pierwiastki z 5 podzielone przez 5. Wtedy odpowiedź A. Cosinus alfa to 5 podzielone przez 2 pierwiastki z 5. Odpowiedź B. Cosinus alfa to pierwiastek z 5 podzielone przez 5. Odpowiedź C. Cosinus alfa to 1/5. I odpowiedź D. Cosinus alfa to 4/5. To jest takie już typowe zadanie z trygonometrii, właśnie gdzie mamy podanego sinusa alfa, a na tej podstawie mamy wyliczyć kosinusa. No tutaj najlepszym sposobem byłoby napisać jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1, chociaż nie jest to jedyny sposób. Można by było też narysować trójkąt prostokątny ze względu na to, że kąt alfa jest ostry i spróbować z trójkąta to wywnioskować, prawda? Ale ja może wolę bardziej profesjonalnie przy użyciu jedynki trygonometrycznej. I teraz, w miejsce sinusa tutaj ja podstawiam 2 pierwiastki z 5 przez 5, no bo takiego sinusa mam podanego, tylko uwaga, jest do kwadratu, więc robimy w nawiasie do kwadratu. Dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Na razie resztę przepisujemy. Podnosimy do kwadratu, tylko mądrze. 2 do kwadratu to 4. To możemy napisać razy pierwiastek z 5 do kwadratu, no to jest 5, podzielone przez 5 do kwadratu to 25. No i dodać cosinus kwadrat alfa, to się równa 1. No to 4 razy 5 to wiemy, to jest 20/25. Dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Co prawda mogę to skrócić, ale w przypadku stosowania jedynki trygonometrycznej niekoniecznie opłaca się skracać. Na końcu tak, ale w trakcie niekoniecznie, ponieważ ja to teraz chcę przerzucić i będę miała cosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 20/25. Czyli cosinus kwadrat alfa to się równa. Tutaj zrobimy sobie taki sam mianownik, czyli 25/25 minus 20/25. Czyli cosinus kwadrat alfa to się równa 25 minus 20, no to wiemy, że jest 5/25. I tak jak powiedziałam, niekoniecznie skracamy, chociaż no tak nas kusi, żeby skrócić. Ale po co? Jak ja teraz muszę to spierwiastkować, wiemy, że kąt alfa jest ostry, więc nie muszę rozpatrywać dwóch przypadków, tylko pierwiastkuję górę, czyli mam po prostu pierwiastek z 5, bo się nie da inaczej. Pierwiastkuję dół, pierwiastek z 25 to jest 5. I wtedy nie muszę usuwać niewymierności, bo gdybym skróciła, to i tak do tego samego bym doszła, tylko musiałabym w pewnym momencie jeszcze usuwać niewymierność. No więc zaznaczamy sobie odpowiedź, jest to odpowiedź B, w tym wypadku jest to odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 4 to zadanie z września 2020 roku, zadanie 16 za 1 punkt. Punkty P
i on ma współrzędne minus 3 i 4. I O, i on ma współrzędne 0, 0, leżą na jednej prostej. Widać tutaj na rysunku. Kąt alfa jest kątem nachylenia tej prostej do osi OX. No zobacz rysunek, prawda? Widać, że to jest kąt alfa. I taki właśnie rysunek był w arkuszu maturalnym. I teraz, wtedy tangens kąta alfa jest równy. Odpowiedź A, minus 3 czwarte, odpowiedź B, minus 4 trzecie, odpowiedź C, 4 trzecie i odpowiedź D, 3 czwarte. No i teraz mamy wyznaczyć tego tangensa. Otóż ten rysunek powinien się kojarzyć z takim tematem jak funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. I taki rysunek nawet gotowy jest w tablicach maturalnych. Tylko teraz trzeba dobrze pamiętać to, jak to interpretować. Otóż tak się składa, że ten kąt alfa tutaj nachylenia, to jest kąt zawarty pomiędzy tą częścią osi x, a tą częścią tej prostej, prawda? W związku z czym ja muszę patrzeć zawsze na punkt, który leży na tym ramieniu. Nie na tym, ponieważ to ramię jest jakby takie standardowe, podstawowe zawsze dla kąta, no bo to jest kąt nachylenia właśnie tej części tego, tutaj tej prostej, prawda, tego naszego ramienia do osi x. I teraz były takie wzory, ja Ci przypomnę, że sinus alfa to było y przez r, kosinus alfa to było x przez r, tangens alfa to było y przez x. I teraz co to było to x, y? Otóż tak się składa, że punkt P ma współrzędne x, y, które tutaj występują, natomiast r liczymy jako pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Jest to po prostu ta odległość tego punktu od zera, to jest nasze r. Tylko że do tangensa, widzisz, nam r nie jest potrzebny. Nam jest potrzebny y i x. A popatrz, jak łatwo mamy. My mamy z tego punktu P tu x, tu y. To co za problem jest teraz napisać, że tangens alfa to się równa y, napiszemy nad x, to się równa 4 przez minus 3. Czyli mamy minusa, dajemy do przodu i mamy minus 4 trzecie. Zadanie, które w zasadzie w jednej linijce, jak mamy oczywiście pojęcie o tym, że są takie wzory, te wzory są w tablicach maturalnych znowu, więc jakby się zapomniało, bo jest to oczywiście rzadkość na maturze, żeby takie zadanie spotkać, no ale w tym arkuszu maturalnym akurat ono jest. I te wzory są, więc zawsze sobie można przypomnieć, te wzory popatrzeć do tablicy, akurat w takich sytuacjach, gdzie wzory są, które są dosyć rzadko używane, prawda? No to wtedy po to są tablice. No i wtedy zaznaczamy sobie taką odpowiedź, jest to odpowiedź B, w tym wypadku jest to odpowiedź prawidłowa. Na tym spotkaniu ćwiczyliśmy sobie trygonometrię. Niby tylko 4 zadania, bo powybierane z tych ostatnich arkuszy maturalnych, bo wcześniejsze już robiłam na innych lekcjach, to niby tylko 4, ale popatrz, każde z zadań jest inne. W tym zadaniu to powtarzaliśmy, w innym zadaniu jedynkę trygonometryczną, w innym wzór na tangensa, że to jest sinus alfa przez kosinus alfa, czyli bardzo różnorodne zadania. Było też zadanie ze wzorami redukcyjnymi, prawda, wybranymi oczywiście. No i ta lekcja myślę, że bardzo ważna. Oczywiście, jeżeli jesteś blady i zielony z trygonometrii, to nie można powiedzieć, że po tej lekcji już wszystko wiesz, prawda? Bo ty musisz sobie powtórzyć, ale ta lekcja będzie pięknym wykończeniem Twojej wiedzy z trygonometrii. Po to, żeby na maturze po prostu zrobić zadanie, które będzie z trygonometrii. Ja, jak zwykle, zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej, myślę, że równie ciekawej lekcji.